Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i w końcu mamy sprawdzić, zanim kupisz, bo dawno nie było nowych skinów, chyba 5 dni, tak mi na czacie pisał tu Aleksiok. Więc mamy nowego skina, którego nie było w przeciekach, przynajmniej ja go nie widziałem. Jest to Archanioł, za 2000 V-dolców. Skin według mnie jest świetny, ale skrzydła psują całą atmosferę, ponieważ są bardzo takie bajkowe, takie bardzo gładkie. Nie wiem jak to nazwać, zaraz zaczniemy to w grze. I jest Cnota, czyli Kilof, który tutaj na czacie ludzie piszą, że bardzo im się podoba. Więc zobaczymy go też w grze. Dla mnie jest taki se. Taki se. Ale zacznijmy w grze, jak wygląda, ponieważ ta smuga niebieska może dać jakiś fajny efekt, może mieć fajny głos i tak dalej. Wiem, że tam można kliknąć zamach narzędziem, bo zawsze mi o tym mówicie, ale lepiej to zacząć w gierce. I teraz tak, zmieniłem kod. Jeżeli jeszcze nie widzieliście na live'ie, nie było was, czy coś w tym stylu, zmieniłem kod na krótszy. Teraz kod jest Paczol. Może być drukowanymi, a może być też małymi literkami, nie ma znaczenia, ale nie może być jedna drukowana, druga mała i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Paczol, kod w sklepie, wspierajcie mnie, jeżeli chcecie wspomóc mój kanał. Bardzo wam za to dziękuję. Ja lecę zobaczyć Archanioła, a potem zobaczymy inne skrzydła do tego skina. Plac zabaw oczywiście, bo to chyba najbardziej lubicie. I teraz tak, pozdrawia was YouTube, cały czat was pozdrawia. Przełączę sobie na ultra, mega, super scenę, teraz jak czekamy. I na czacie teraz macie pozdrowienia od czatu. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał zrobić, to bardzo bym prosił jakiegoś overlaya tutaj, bo zobaczcie jak to dziwnie wygląda. Jest trochę gierki, jest czat, jest trochę czarnego ekranu i to tyle. I ten czat jest tak nierówno. Czy ktoś umie robić overlaye? Proszę pisać w komentarzach. Bardzo bym się cieszył. I teraz w ogóle nie muszę przeciągać tego czatu, ponieważ jest ogólnie na tym ekranie. Dobra, już lecimy. Jeszcze czat się tam przywita z wami i ja tylko dolecę i wam pokażę. Czat się jara w ogóle, że tyle... Ale fajnie to ogarnąłem, co nie? Fajnie ogarnąłem to, że można właśnie tak się witać, żegnać, wszystko. Dobra, przełączamy sobie scenę. Jesteśmy już w gierce, dzięki, że się witaliście. I teraz tak, skrzydła, jak się leci, bardzo ładnie wyglądają. To muszę przyznać, zobaczcie jak fajnie się rozkraczają. Nie wiem jak to nazwać. Rozkraczają, dobra. W gierce jak biegniemy... No średnie są te skrzydła według mnie. Średnie są te skrzydła według mnie, powiem wam szczerze. I okej, okay, teraz muszę odejść. Został osamowany. Co na jeden to? Dropy mnie trolują. Tam Bojana 8.00 do szkoły. O, dziękuję za danie ci kamistrzu na odcinku. Ja nie, ja o 14 pewnie wstanę. Dziękuję bardzo, wszystko w porządku, dzięki za donate. I teraz tak, Aureola. Powiem szczerze, że się zdziwiłem, bo myślałem, że Aurora będzie bardzo wystawać ponad tutaj, ponad ten zarys naszej budowli, ale jest spoko, czyli nie przeszkadza przy jakimś wychylaniu, tak jak te skiny, które mają, nie wiem, jak na przykład Kruczyca ma te piórka, bardzo ją widać, jakieś duże głowy i tak dalej. Aurora jest spoko, skin sam sobie jest ładny, tylko te skrzydła są troszeczkę za duże według mnie, ale wydaje mi się, że nie są bardzo złe. Tutaj ktoś pisał, że jak od gołębia rozsuwają, skrzydła rozsuwają. Ktoś pisał, że jak od gołębia. Nie są złe te skrzydła. Trochę się przeliczyłem, mówiąc, że są słabe. Nie są złe, serio. Nie są złe, więc wydaje mi się, że skin warty polecenia. Oczywiście z kodem Paczol. I teraz zbierak. Teraz cisza, bo ktoś mi kiedyś powiedział, żebym zamknął. Nie będę brzydko mówił, ale zamknij, jak pokazujesz kill off, bo nie słyszę. I teraz nie wiem, czy nie zrobię się troszeczkę debila, ale powiem wam tak. Pierwszy raz chyba słyszę, żeby Kilof miał dwa różne odgłosy przy zamachu w lewą i prawą stronę. Tak typowo, bo wiem, że są różne odgłosy, ale tego samego dźwięku. A tu jest, są takie jakby dwa różne dźwięki. Jak myślicie, czat? Dajcie znać, jak myślicie. I teraz tak, dźwięk Kilofa super. Nie przeszkadza. Kilof jest ładny w grze. Muszę przyznać, ładny. Ładny, damy zaraz ocenki, czat zaraz pokaże swoje ocenki. Więc czat, szykujcie swoje ocenki, bo zaraz przełączę scenę. Wychodzimy z gry. Wychodzimy z gry, wydaje mi się, że jest ok. Kilo fajny, skrzydła spoko. I... Ten skin jest zarąbisty, ale bez skrzydeł, powiem szczerze. Bez skrzydeł według mnie jest dużo lepszy. Bo jest fajny model postaci, nowy. Plecy odkryte, co wiecie, jak tam lubicie i tak dalej, to spoko. Bardzo mi się podoba ten skin bez skrzydeł, ale teraz tak. Przygotowałem sobie na tego skina różne skrzydła, czyli mamy te oryginalne, mamy te niebieskie, wyglądają troszeczkę gorzej według mnie. Mamy od Kruczycy, tak średnio. Mamy skrzydła od naszego anioła, tak? To był anioł.
Po prostu. Nie wiem, on się Love Ranger. Inaczej się nazywał, ale niech będzie anioł. Te skrzydła od Valkyrie, nie. Tutaj z karnetu, nie. I te skrzydła wyglądają super według mnie. Zobaczcie, z tymi skrzydłami to wygląda jak taki troszeczkę upadły anioł, więc wydaje mi się, że jest ok. Z tymi skrzydłami. Reszty maglingów niestety, no mogę jeszcze tarczę wam pokazać, bo zawsze mówicie pokaż tarczę i tak dalej. Niestety nie będę pokazywał, bo odcinek by trwał 10 minut i 1 sekundę i byście mówili, że robię to dla hajsu. O, z kataną super, dobra, nieważne. I byście mówili, że robię to dla hajsu, dlatego nie będę tak długo trzymał was tutaj w odcinku. I teraz tak. Skrzydełka. Do niektórych skinów. Eon. Galaxy. Royal Bomber. Nie, że się chwalę, oczywiście się nie chwalę, prawda? I Nvidia. Tutaj skrzydła nie pasują do różnych skinów, że tak jest, do innych skinów, tak mi się wydaje. One są takie, kurcze, bardzo skoncentrowane na środku. W sensie te zaczepienia mają, nie wiem jak to nazwać w ogóle, wyrastają z środka pleców. O, dobrze powiedziałem teraz. Więc nieładnie to wygląda przy niektórych skinach. O, to jest jak ona? Strażnik Miłości, dobra, Strażnik Miłości. Przypomniało mi się. Nie, to nie są ładne skrzydła. Jeżeli chodzi o inne skiny. Do tego skina, do Archanioła mogą być. Wydaje mi się. Ale do innych skinów chyba nie. Jeszcze ktoś mi powiedział, że dał mu suba, jeżeli nie będę pokazywał dzikiej karty i Jungle Scouta. Nie, dżunglowej zwiadowczyni. To jest ta? Tak, Jungle Scout. O, to pokazałem. Czyli teraz już nie macie powodu do unsubowania, tylko suby proszę zostawić, lajka, dzwoneczek i tak dalej, a ja jeszcze wam pokażę czat. Proszę bardzo. Mogę wam nawet go powiększyć, żebyście dali swoje ocenki i tak dalej. I teraz na sam koniec, bez mojego łba. O, tak wam pokażę. Bo nie będę tego montował, znacie mnie. Niedługo zacznę dopiero montowanie. Oceny od czatu, pozdrowienia na sam koniec. Ja się z wami żegnam, ponieważ jest to odcinek Sprawdź zanim kupisz po paru dniach przerwy, bo nie było nowych skinów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o kodzie PATCHOL w sklepie. I ogólnie ten skin jest spoko. Serio. Fajnie, że takie skiny dodali. Ten skin, ten zbierak, wiem, że widzicie mało. I katana oczywiście. Proszę bardzo. Czat przestawiamy z powrotem. Jestem dumny, że Epic Games wypuściło nowego skina. Dlatego, że mam co nagrać. Więc do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Idę banować ludzi, którzy pisali brzydkie rzeczy na czacie. Więc jeszcze mi trochę zajmie czasu siedzenie przed komputerem. Cześć.